Doom. Oczywiście gra, która wyszła przed Siriusem, przed Duke'em Nukem'em i przed tą całą zarazą potworów i różnych lokacji, które trzeba czyścić. A dzisiaj gramy w Doom Eternal, ponieważ bardzo jestem wielkim fanem Sirius sama, więc postanowiłem zagrać Doom Eternal. Zobaczymy, z czym to się je, a to naprawdę z czym się je kolejny poziom, ponieważ już trochę grałem w tą grę. Jak widzicie, jestem na poziomie do Valmy i zobaczymy, co kolejny poziom przyniesie. BUM! Witamy w WTC Zakłady, panie i panowie. To jest mój dom. Jako Doom Slayera i mam już takie rzeczy oblokowane, panie i panowie, double jumpy, jakieś dasze niesamowite, po prostu nie do pojęcia. Broni mam 3, mam kamień plazmowy, mam ciężkie ciało i mam strzelbę bojową. I jakieś tam upgrade'y, panie i panowie, ja naprawdę nie mam pojęcia, o co w tej grze chodzi. Ja coś się z tym je, nie grałem w poprzedniego Dooma żadnego, więc YOLO. Krótko mówiąc, lecimy dalej, zobaczymy jak nam to pójdzie. BUM! Alright, wyzwania misji, pancerny, bieskryształ, bla bla. Tu mamy kartkę z tyłu, na sam początek. Zajebiście, pasa kultystów. Nie będziemy tego czytać, bo czytanie jest dla dubów. Wyzwania misji. Alright, nie przeczytałem tego, a chyba powinienem. Nie będziemy tego czytać, bo czytanie jest dla dubów. Już się zaczyna z demonami. Masz po ręce i masz po ryj. Dziękuję bardzo, miło było, panowie. O, trzeba przyznać, że te ataki wręcz są zajebiste. To naprawdę, ale widziałem to już. Tak z 9 lat temu. Pancerz do podniesienia, jak w Siriusie. Nie mam pojęcia, jak mi to naganie wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie aż tak dużo. Au, 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 au. Ło, to daleko byłem, nie wierzę. O nie, ja ciebie nie lubię. Ty jesteś ciężkim przeciwnikiem. Ja nie umiem z tobą walczyć. Mam bardzo mało zdrowia już. Więc przydałoby się was rozwalić. Ale jest was dwóch, świetnie. Właśnie o tym marzyłem, żeby was było dwóch. Au, 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 au. 13 zdrowia, daj mi trochę zdrowia, dziękuję. Bo za daleko do niego. Ciebie rozwalimy. Dobra, zajebiście, masz plecaczek i wybuchasz, do widzenia. Daj mi trochę zdrowia. Dziękuję bardzo, tam. No dobra, tam się będą będziemy musieli dostać, bo to jest do wykorzystania do robota. Przynajmniej było wcześniej. Fucking hell, wystraszyłem się trochę. A ty? Po co do powiedzenia? Twoje zdanie jest trochę połowiczne. To co mi się podoba w Doom Eternal to to, że klimat demoniczny jest bardzo fajnie odzorowany, bardzo mi się to podoba. O mój Boże, okej, okay, ty mogłem ich załatwić, ale oczywiście tego nie wiedziałem. Witaj, Slayer. O właśnie. Czy nadszedł mój czas? Ciekawe, czy masz dość pary, by przeżyć w tej przeklętej cytadeli. Mam na tyle pary, żeby rozwalić każdego twojego typa, którego mi też pod nogi i nie masz głowy. Na pewno, spadaj cię. O, w modę, ale nie ty. Wszyscy, tylko nie ty. Masz ogniem, dobranoc, żegnam. Miło było. O mój Boże. Padniesz kiedyś? On ma tyle zdrowia, że to jest szok. Cały kabinet na niego użyłem. Może ja nie wiem z nim walczyć. Jedno z dwóch na pewno. Antypokup. Ja też takiego nie mam, więc użyję kabinu plazmowego, bo on jest... mi się wydaje być najmądrzejszą bronią na niego. Nie mam pojęcia dlaczego, ale tak mi się po prostu wydaje. To był błąd chyba tu podchodzić, no ale... O, 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 szybko, szybko! Kurwa się, pięknie! No dobra, jak to zrobić? O, mygy, latam w powietrzu, praktycznie. Holy shit, okej. Okay. Mamy tych kurczy byków. Ty załatwimy bardzo prosto. Oni są bardzo... O, ciebie nienawidzę! Ty możesz odejść w ogóle w czeluści piekielne. Nie to chciałem zrobić, ale jak już tak się stało, to trudno. Tak, ale zdecydowanie jest bardziej chaotyczna niż Sirius sam, to trzeba przyznać. Ja to nie zmienia faktu, że mi się bardzo podoba. Chodź tu dostaniesz bombą, chodź, chodź, chodź. To sam dostał tą bombą, no spoko, ja nie narzekam. Teraz wagon jest bardzo fajny, bo bardzo szybko strzela. Dobra, żegnam pana. O, ja tego jeszcze nie widziałem. Z boku gdzieś skill na nim. No spoko, o, jest bardzo dobra broń na was. Bardzo mi się podoba. Okej, okay. Punkt broni zdobyto, zajebiście. To jest czasówka jakaś. A, dobra, już wszystko wiem. Tak, fajnie, fajnie, wszystko fajnie, ale ja się muszę pospieszyć, zajebiście, au. Gdzie teraz? Tutaj, po to, yeah, bra. A to nie jest Ang, to jest Runa, no właśnie. Wszystko mi się myli. Co to jest? Chuj. Okej, tylko ogólnie cię mogę strzelać, co? To się. To bardzo się. O, mogę cię załatwić, ale fajnie.
O, mamy sushi na obiad. Pięknie. Dobra. No, to jesteś najlepszy Teo, więc super. Dobra, wdychać wszyscy. Boże święty, macie granatem. Odpieprzcie się ode mnie. Ty, wężu, no i umarłem. Ale nie wiem jak sobie uważać, dlatego umarłem. Ja demel, wiecie co? Ja nie nadaję się do tej gry, krótko mówiąc. Dobranoc, miło było. Blood punch. Zawsze najlepsze, w ogóle już zmieniła broń. To trochę się. Nie padło się tego? Z czego to jest zrobiony, mój Boże? Wygrałem pana? Uuu, mój Boże, moment, rąk jest tak realistyczny. To dziwnie brzmi, jakby wiedział jak się ręce łamie, ale to nieważne. Tylko wtedy przyjdzie prawdziwe ocenie. I po tobie, typie! Rozumiecie to? Stracił wolę dalszej walki. Ty wiesz, co ty mówisz? Zjedzcie jego duszę. Ja nie mogę zginąć. Stańcie przy mnie w potrzebie, a zapewnijcie sobie miejsce w tym nowym świecie. Guys? Nie chcę jej zmówić, ale on was zabije w chuja. I w końcu tędy. There we go. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. Oh shit, czemu mi te... czemu? Au, au! Dziadostwo, nieważne. Okej, okay, tutaj. Zjeżdżamy na dół. Oh shit. Ja tego do życia nie chcę wracać, tak to ujmę, a nie tylko aktywować. Można to rozwalić po prostu, żeby to nie obyciło się przeciwko nam czy coś w przyszłości. No, tworzymy Frankensteina. Nie wiem, czemu on go aktywuje. Holy shit! Pewnie po to, żeby go zabić. Wow. Neuronowe połączenie udane. Masz kontrolę nad drogiem upiór. O proszę. Dzięki niemu odzyskasz własność. O, czy ja właśnie jestem nim? Gra w roli upiora. Przytrzymaj albo użyj swojego jetpacka, wznieś się wysoko powietrze, lewy shift, aby aktywować dopalacz. Na szybkie uniki. Wyszczelaj bliźniacze rakiety, ostrzał rakietowy. Okej, okay, dobra, jakoś to ogarnę. F, tak? Holy shit, okej. Okay. A jetpack tym. O właśnie, o oh yeah. Teraz można grać. Przegrzany jetpack, no cóż. Mamy naszą broń. Ona musi być zajebiście ważna. Mamy i broń. Tak musimy ją sobie zanieść. Nieźle. Żegnam. Miło było. Wszystko niech zdycha, nie? Po prostu. Boże, tego jest tutaj. Jak ja mam to rozwalić tak szybko? Świetnie, zajebiście po prostu. Zajebioza. Ja mam to tak szybko rozwalić? Ciekawe jak. I tym bardziej czym. No, wyzwalenie oczywiście, jeżeli powodzenie. Dobra, rakiety idą w ruch w takim razie, bo to nie ma, nie da inaczej. No, załadowane wszystko, blood puncha i w ogóle. Granaty są. Ogień jest. Jeszcze blood punch by się załadował, blood punch by się nie załaduje, nieważne. Czekam na wszystko ogólnie. I dopiero odpalę cały arsenał jaki mam. Dobra, to się udało. Dobra, rybas i wąż muszą umrzeć. To jest bardzo ważne. Masz blood punchem, chyba, nie wiem. Ale chyba musi umrzeć. Długa animacja go zajmuje. I się udało. Dostałem karty broni. Świetnie. Dobra, lecimy. Wyzwanie Slayera. Moje drugie w tej grze. Dobra. O, fuck. A wiem, że te wyzwania są naprawdę ultra ciężkie. Nie? No właśnie, to nawet nie jest żart. To jest przesrane tutaj jest. Gdzie jest zdrowie? Zazwyczaj tutaj jest zdrowie gdzieś. Teleportowałem się. Spoko, jest zdrowie. Chociaż troszkę. O siema!
O, zasługiwałem na tą śmieć. Zdecydowanie zasługiwałem na tą śmieć. Udało się, wow, przeciąłem go. Holy fuck. Pierwszy raz mi się udało go przeciąć. Wszyscy? Boże święty. No, czwarty poziom duma, świetnie. Holy fucking shit, to było ciężkie. To otworzyło nam skok, dzięki któremu będziemy mogli w niego uderzyć, także to będzie epickie. To musi być epickie. Uwaga! Shoryuken! Pięknie. Już miałem obawę, że się obudzi, nie? Paskuda. Ostatnie starcie nadchodzi. Holy shit! Ja bym to mógł przeskoczyć tak naprawdę. Ja co by się stało, gdybym to przeskoczył? Niby można. Nie dowiem się już. Okej, dobra. A to wyjątka kolejna przed nami. Ja kontra diemony. Kto wygra? Mam nadzieję, że ja. Czy nie umiałam nierazu. A to nie dostaje w ciry, więc nie jest fajnie. Ja chciałem jego zalać, bo Upius jest potężny, przekonałeś mnie wcześniej. Okej. Na spokojnie, byczki, na spokojnie. Bez knife. I... podpalańsko. Bo chcę pancerz. Zapadł w końcu. Siemano! Miło było? Au. I masz powierzyczce. Jesteś bezbronny. Aha. O, mam mało zdrowia. To już gorzej. Au, co mnie tak trzebie? Chyba ten gościu potężny jest. Au. Dobra, jest jedna rada na to. Spieprzać. Nie chcę umrzeć. Daj mi zdrowie. Pup. A cię zrobiłem bambuko. Macie panowie. Bawcie się dobrze. Mało zdrowia. O, tu było zdrowie. O Boże, jak dobrze. Okej, możemy się napieprzeć dalej. To jest bardzo fajna broń, się zauważyłem. Naprawdę. Sieka jak zła. Dostępna z poziomu mapy szybka podróż. A co jeżeli byśmy się teleportowali? Jeżeli to jest możliwe. Tutaj gdzieś. Czy mogę się teleportować tutaj gdzieś? Nie mam pojęcia, jak to działa. Pokaż szybką podróż. O. Okej. Ja chcę się tutaj się teleportujmy. Zobaczymy. Tutaj nam się to zebrać mimo wszystko. Byłoby spoko. Ja nie spocznę, póki tego nie ogarnę. Będąc całkowicie szczerym, więc musicie się uzbroić w cierpliwość, że ja sobie nie odpuszczę tak łatwo tutaj tego. Okej, czy jest jakaś kompletnie inna droga, którą ja pominąłem? Chodzi na to, że nie, tu niby coś jest. Idziemy sobie na górę z powrotem, jeżeli nam się uda tak tędy. No to musi być gdzieś tu na... To jest to! Dobra, tylko tu się musimy dostać, nie? Co to jest tutaj? Znaleziono sekret. There we go! Fucking hell, nareszcie. Udało się, znaleźliśmy to, co chcieliśmy. Jest, udało się. Mam wszystko. Świetnie, szybka podróż teraz. Na sam koniec poproszę. Bardzo fajnie, że na koniec poziomu jest szybka podróż. Bardzo mnie to ustawia. Holy shit. I koniec poziomu, nieźle. Walka 10 na 10, wyzwania 3 na 3, eksploracja 17 na 17. Także panie i panowie, to był Doom Eternal. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Tak jak się mówicie więcej. To była po prostu moja rozgrywka, jakieś tam momenty pokazane, śmieszne, straszne, cokolwiek innego. Tak, żebyście po prostu zobaczyli, jak ja w takiej gry gram. Czy Doom Eternal jest lepszy od CS sama? Oczywiście, że nie. Czy jest bardziej chaotyczny i nie da się po prostu nic ogarnąć czasami? Dokładnie tak. Także jeżeli lubicie chaos, lubicie naprawdę srogie wyzwania, jeśli chodzi o przeciwników i ogólną grę, Doom Eternal jest dla was. A na razie cóż, panie i panowie, trzymajcie się, na razie, cześć, pa i zapraszam was na kolejne filmy ogólne. Trzymajcie się, pa.